Witaj piękna, z tej strony Marta Chowańska, Twoja osobista wizażystka i w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak wykonać sobie piękny, elegancki, prosty kobiecy makijaż. Zaczynam od ulubionego podkładu, który nakładam na całą twarz. Pędzlem do podkładu wpłynie. Idealny odcień i formułę podkładu z przyjemnością dobiorę Ci na priv. Wystarczy, że do mnie napiszesz, wyślesz swoje zdjęcie bez makijażu, a ja pomogę Ci dobrać idealny podkład dla Ciebie. Teraz czas na korektor pod oczy, jak również nakładam go wokół ust. To jest mój ulubiony produkt, jeśli chodzi o przykrycie cieni, przebarwień, niedoskonałości. Uwielbiam też go za to, że ma w składzie odżywcze peptydy, które sprawiają, że ta skóra pod oczami jest bardzo nawilżona, nie podkreśla zmarszczek, będziesz miała po nim po prostu idealnie gładko skórę pod okiem. Zresztą zobacz z bliska, jak świetnie to wygląda. Teraz pora na pudrową mgłę, transparentny puder sypki, który ma fantastyczną jakość. Jest to numer jeden wśród moich klientek, ponieważ jest to bezbarwny puder, który dopasowuje się do każdego koloru podkładu, a równocześnie daje aksamitny efekt na buzi i utrwala makijaż na wiele godzin. Wyczesuję brwi i używam kredki brunetki. To jest kolor, który pasuje do większości Polek, czyli kobiet, które mają ciemny blond albo brązowe włosy. I teraz wyczesuję sobie nią po prostu całe brewki, tak żeby uzyskać efekt pełniejszych, ładniejszych brwi. Bardzo prosto się maluje tą kredką, bardzo szybko, bardzo intuicyjnie. No i lubię ją za to, że nawet jeśli masz bardzo intensywny dzień, po prostu robisz makijaż wcześniej rano, to faktycznie ten makijaż będzie się trzymał do samego wieczora, bo kredka nie rozmazuje się i nie ściera, nawet po treningu na siłowni. Teraz czas na tusz do brwi. Ja używam koloru Dark Brunette, którym po prostu jeszcze dodatkowo zagęszczam, troszeczkę przyciemniam i ujarzmiam włoski. Wszystko zależy od tego, jakie masz brwi. Jeśli masz takie, które są trochę nieposłuszne, albo masz na przykład brwi permanentne, to ten tusz też świetnie będzie wyglądał. Czas na bazę na powieki. To jest baza, która przedłuża trwałość nawet najbardziej problematycznych powiek, to znaczy trwałość cieni na najbardziej problematycznych powiekach. Nakładam ją na całe powieki, a następnie używam super trwałej czarnej kredki. Jeśli poszukujesz czarnej kredki, która po prostu będzie się trzymała cały dzień na linii wodnej czy na górnej powiece i która nie uczula, jest naprawdę taka maksymalnie czarna, a nie szara czy tam grafitowa, to jest właśnie ten kolor. Ja tą kredkę nakładam sobie najpierw tak troszkę nierówno na powieki górne, a następnie rozcieram pędzelkiem i trochę wklepuję palcem, żeby po prostu zintensyfikować linię rzęs. Dzisiejsza paleta Perfect i zaczynam od odcienia Merlot. To jest taki odcień ciemnej śliwki. To jest dzisiaj taka paleta, która pasuje do każdej tęczówki, więc jeśli potrzebujesz takiej uniwersalnej palety cieni, ale nie w brązach, to bardzo Ci proponuję tę kolorystykę. Czyli zaczynam właśnie od Merlot i wklepuję go pędzelkiem do rozcierania cieni w zewnętrznym kąciku oka i następnie rozcieram też troszeczkę na dole w zewnętrznym kąciku oka, tak żeby stworzyć taką ramę. To jest makijaż naprawdę dla początkujących, myślę, że z łatwością go powtórzysz. Teraz pędzelkiem do nakładania cieni nakładam bronzer, ten sam, co później będzie na policzkach. To jest bronzer latte, który nakładam właśnie w załamaniu powieki. Jeśli chcesz zobaczyć konturowanie twarzy w tym makijażu, to będzie osobny filmik na ten temat. A póki co nakładam sobie ten bronzerek właśnie pędzelkiem na załamaniu powieki, na kości. On tam pięknie wygląda, to jest taki idealny odcień modelującego brązu. I też troszeczkę rozcieram nim właśnie dolną linię rzęs, tak żeby te cienie miały takie miękkie przejście. To jest naprawdę proste, intuicyjne blendowanie tych produktów, jest bardzo łatwe. Teraz cień w kolorze Candlelight, czyli światło świec. Przepiękny, taki brzoskwiniowo-złoty kolor, który naprawdę unikalnie wygląda, a przy tym nie jest to taki brokatowy cień, tylko właśnie satynowy, lekki, więc spokojnie możesz go użyć nawet w dziennym makijażu i nakładam go na całą powiekę ruchomą oraz na dolną powiekę pędzelkiem do nakładania cieni. Pamiętaj, że wszystkie kosmetyki, które tutaj pokazuję, możesz u mnie dobrać i zakupić. Możesz zrobić zakup w moim sklepie, jeśli nie masz swojej konsultantki piękna, bądź odezwać się do mnie na priv i wtedy ja doradzę sobie, czy na pewno ten cień, na pewno ten pędzel, po prostu wyślę linki do wszystkich produktów, tak żebyś mogła sobie je zamówić. Teraz czas na kredkę, ponownie tym razem bardziej cienką linią nakładam wzdłuż linii górnych rzęs, a następnie pędzelkiem do kresek leciutko ją rozmazuję, tak żeby troszeczkę zintensyfikować jeszcze linię rzęs, ale jakoś mocno jej nie pogrubiać. Tutaj sobie wyrównuję też trochę w kąciku, jak chcesz, możesz też tą kreskę wyciągnąć. Ok, czas na wytuszowanie rzęs. Używam tuszu Panorama, którym bardzo mocno tuszuję i wyciągam rzęsy, tak żeby po prostu stały się gęste, stały się podkręcone, wydłużone, bo ten tusz robi tak naprawdę wszystko i zaraz zobaczysz sobie, jak pięknie wyglądają po nim rzęsy. On też się idealnie łączy właśnie z takimi rozświetlonymi makijażami oka w stylu 3D, w stylu glow.
bo takie świetliste makijaże po prostu świetnie wyglądają z mocno wytuszowanymi rzęsami. Dlatego czasami wystarczy nałożyć na powiekę tylko na przykład rozświetlacz i wytuszować rzęsy tym tuszem i już jest efekt wow, zobacz jak pięknie wygląda oko. Czas na usta, używam konturówki Berry, to jest jedna z najtrwalszych konturówek i najciemniejsza, jaką mamy w ofercie. Bardzo łatwo nią zaznaczyć kształt ust, ponieważ jest mięciutka i super prosto się nakłada, ale kiedy już wyschnie, to po prostu trzyma się calutki dzień, więc nakładam na usta, następnie sięgam po odcień pomadki w kształcie serca, to jest pomadka w odcieniu Bold Red, to jest edycja limitowana, to są pomadki, z których dochód ze sprzedaży wspiera dzieci z domów dziecka. Tak wygląda gotowy makijaż, na koniec odrobinę perfum, jeśli chciałabyś przetestować perfumy, to również napisz do mnie i będziesz mogła dobrać swój idealny zapach. Dziękuję Ci, że oglądałaś ten filmik, osobno jest filmik z konturingiem, także zachęcam Cię do obserwowania moich social mediów, pozdrawiam Cię ciepło, a jeśli pamiętaj, że jesteś piękna, dobra, mądra i ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby zdobyć to, o czym marzysz.